Krzysiek z podpoznańskiego warsztatu robi obchód po firmie. Tu robota kręci się jednocześnie na kilku stanowiskach. Co my tu mamy? Proszę bardzo. S3-eczka. 310 koni mechanicznych, 2-litrowa benzynka. Co robisz? Ciszenie wtryskał na gary. Okej, zlecenie od auta? Jest, zlecenie od auta. Proszę bardzo, takie zleconka to jest coś, co mechanikowi pomaga w pracy. On zawsze przynajmniej wie, co ma przy samochodzie robić, każdy punkt wyszczególniony. Bardzo ładnie, widzę, że pan właściciel skupił się na profilaktyce. Bardzo dobrze. Znalazłeś coś już, co ci się nie podoba? Coś, co jest nie tak? Olej w dolocie znalazł. Olej w dolocie jest, proszę. No, jest olej w dolocie. A, pewnie większość z was by powiedziała od razu, że turbinka jest do wymiany, ale to tak do końca nie jest, nie zawsze. Słuchajcie, po drodze jeszcze na dolocie zawsze istnieje taki element jak odma. Odma jest rzeczą, która może sypać olejem do układu dolotowego i trzeba ją wziąć też pod uwagę. To są elementy, które moim zdaniem w tych autach powinny podlegać wymianie eksploatacyjnej. Na przykład co 150 tysięcy km powinna wjeżdżać nowa, oryginalna i tylko i wyłącznie oryginalna odma do tych aut. Zawory wszystkie dolotowe są do czyszczenia. Wykręcimy jeszcze świece zapłonowe i zajrzymy sobie kamerą do cylindrów, zobaczymy jak tam wyglądają. Inspekcja kamerką przypomina badanie człowieka. Trzeba ustalić chorobę i dobrać odpowiednie leczenie. Nagary na zaworach dolotowych od dołu nie wyglądają najgorzej, na wydechowych również. Jak na 130, tam 140 tysięcy kilometrów, które ten samochód ma, są jak najbardziej dopuszczalne. Wtryskiwacze, tutaj w tym samochodzie jest ich 8. Są pośrednie i bezpośrednie. Te bezpośrednie tam w środku, które teraz tu oglądamy przez kamerę, są dużo bardziej narażone na zanieczyszczenia. Zdarza się, że ten samochód po prostu pracuje tylko na pośrednich, a te wewnątrz są wyłączone i wtedy one mogą się zalepiać. Dlatego w tych samochodach kluczowe jest, aby stosować profilaktykę, stosować chemię, którą te wtryskiwacze można czyścić. W normalnym przypadku wlałbym to do baku. W przypadku tutaj tego samochodu tego nie zrobię. Zaraz wam pokażę, w jaki sposób podejdę do czyszczenia układu wtryskowego. Ty, jako użytkownik samochodu, na co dzień możesz te preparaty wlewać do baku i one też będą dawały rezultat. Co 10 tysięcy kilometrów, co 5 tysięcy kilometrów. Tak naprawdę im częściej, tym lepiej. I to będzie przynosiło efekty w postaci tego, że być może ja dzisiaj nie musiałbym robić tych zabiegów, które tu będziemy robić. My, mając warsztat samochodowy i możliwości, wyczyścimy to dzisiaj troszeczkę inaczej. Przede wszystkim szybciej. W tym srebrnym pojemniku jest już benzyna. Preparat czyszczący ma duże stężenie, trzeba go więc zmieszać z paliwem. Czyścimy tą płukanką pompę wysokiego ciśnienia, rurki i wtryskiwacze. Omijamy zbiornik całkowicie. Żeby to wszystko zadziałało, potrzebuję tego zbiornika, który zasili mi pod ciśnieniem naszą pompę wysokiego ciśnienia, żeby wóz mógł pracować. Ustawiam ciśnienie na 4 bary. Idziemy zobaczyć, czy odpali. Płukankę dolewaną do paliwa można kupić za 5 dyszek. Wymiana wtrysków zwykle kosztuje kilka, a w przypadku drogich aut nawet kilkanaście tysięcy złotych. Teraz pozostaje nam tylko czekać. Poczekamy, aż cała płukanka się wypali, auto zgaśnie. Będziemy wiedzieli, że nasz cykl dobiegł końca czyszczenia. Podłączamy wszystko z powrotem. I po problemie wtryski są czyściutkie.